Siemanko, witamy się z Wami z parkingu przy wejściu na trasę PR8 na Półwysep São Lourenço. I jak widzicie, jest ciemno jeszcze na dworze, startujemy przed wschodem słońca, po to właśnie, żeby zdążyć na wschód słońca na końcowym punkcie tej trasy już. Także zaczynamy. Właśnie zaczynamy szlak. Jak widzicie, jest kompletnie ciemno. Dlatego musimy w czołówkach iść. No i szlak ma jakieś 4 km, także jak się sprężymy, to w półtorej godziny powinniśmy go przejść. No, a co do widoków, no to oczywiście pokażemy Wam już po wschodzie słońca, bo teraz kompletnie nic nie widać. Posłuchajcie sobie tych odgłosów. Powiem Wam generalnie, że jest w sumie nawet ciepło, aczkolwiek mega wieje i nie wiem, czy się uda zrealizować plan, który zakładał, że na końcu tam na szczycie polatam sobie dronem, bo w tamtym miejscu dopiero wolno. Przez to, że tutaj jest lotnisko, to jest taka strefa. Aha, i co do pogody jeszcze, to wczoraj była pełnia, także księżyc bardzo mocno świeci i w sumie oświetla dość ładnie te wszystkie struktury wkoło. Co prawda one nie są widoczne na kamerze, ale gołym okiem da się ładnie dostrzec właśnie ocean, krawędzie wszystkich klifów, że mega spoko. Ja ściągnąłem właśnie kurtkę puchową, że Anna robi to samo, bo jest ciepło. No jedynym problemem jest wiatr tutaj. Doszedłem do tego domku na końcu, do tej restauracji właśnie. No i teraz został ostatni fragment. Wdrapać się na szczyt Pico do Furado. Ale powiem Wam, że pięknie wygląda. Pięknie wygląda oświetlone miasto w tle i oświetlona tafla oceanu przez księżyc. Normalnie magicznie. Udało się. Jestem na szczycie. Szczyt zajęło około godziny 15, ale Joanna jeszcze idzie, jeszcze jest daleko, jeszcze jej zostało trochę. Siema, dotarłaś, jak było? Ciemno, ja już się zgubiłam po drodze, nie umiałam znaleźć szlaku, ale zawsze mam problem na mapę offline. Co? Jak Ci się podobał wschód słońca? Jaki wschód słońca? Joanna mówi, że to był najgorszy wschód słońca, na jakim była. Mówiłem, zachmurzenie będzie 90%, widoczność parę kilometrów. Słońce niestety jest trochę dalej. Taki mamy wschód słońca. Wieje, także jednak dronem nie będę latał, żeby go czasem nie zgubić. Żegnamy się ze słońcem. Na dół koło tej restauracji sobie zjeść śniadanie swoje i w drodze powrotnej pokażemy Wam, jak szlak wygląda. Tutaj jest podejście właśnie pod szczyt i wygląda w ten sposób. W kiepskich warunkach pogodowych, czyli jeśli by był deszcz, to ciężko by się tu szło, a ziemia jest taka gliniasta. Przy deszczu ona się podobno przykleja mocno do butów też. I
jeśli by była dobra widoczność, a dzisiaj niestety nie ma, to z tego miejsca, tutaj przy wejściu na szczyt, jest właśnie widoczne Porto Santo, czyli wyspa obok Madery. W tym miejscu tutaj już widać budynek, to jest restauracja, tutaj jest też toaleta. Jeśli chodzi o szlak, to w tym miejscu gdzieś jest rozwidlenie i można iść albo tędy, albo tędy. I generalnie w okresie zimowym ten półwysep jest mega piękny, zielony, tak jak widzicie. Natomiast w lato on wygląda jak pustynia, jest cały wyschnięty. Wstawię wam zdjęcie, jak to wygląda. No. Ale w okresie zimowym, w którym tu jesteśmy, jest przepięknie. I doszliśmy do restauracji. W tym miejscu można sobie coś kupić do jedzenia. Można też skorzystać z toalety, która jest płatna. Pamiętasz, ile była płatna ostatnio? Chyba 1 euro. Okej. Okay. No i tutaj są też ławeczki, można sobie usiąść i zjeść coś swojego. Strasznie dzisiaj wieje. Ostatnim razem jak tutaj byliśmy, to było w tym miejscu przynajmniej, bardziej słonecznie i nie było też wiatru. Z racji tego, że my będziemy szli tą trasą u góry tam, to wam tylko wspomnę, że tam, gdzie pokazuję palcem, jest takie mini pole namiotowe, więc można tutaj się nawet w namiocie przespać. Dobra, idziemy. Z tego, że złapałem okienko pogodowe, przez chwilę nie wieje, więc powiem wam kilka ciekawostek o tym miejscu. Więc oficjalna nazwa tego szlaku to jest PR8 i jego długość to są 4 km w jedną stronę, a najbardziej wymagające podejście jest właśnie na samym końcu, na ten szczyt, na który chodziliśmy. Ten półwysep jest to najbardziej wysunięta na wschód część Madery i widać z niego południową i północną część wschodniego wybrzeża Madery. Wejście na ten szlak nie jest darmowe, bo trzeba zakupić bilet online, który kosztuje 1 euro za osobę. Z kolejnych ciekawostek, spośród 138 gatunków roślin zidentyfikowanych na tym półwyspie, aż 31 jest endemicznych, czyli występują tylko i wyłącznie w tym miejscu na Ziemi. Obszar, na którym jesteśmy, jest sklasyfikowany jako częściowy rezerwat przyrody i stanowi obszar objęty ochroną w ramach programu Natura 2000. Doszedłem właśnie do tego rozwidlenia, które wam pokazywałem wcześniej. No i tu jest szlak, którym my szliśmy. On jest właściwie trochę łagodniejszy, bo idzie bardziej po prostym. A ten po prawej stronie tutaj, one dochodzą do tego samego miejsca. Ten jest taki w dół i w górę, więc jest trochę bardziej wymagający. Natomiast tam na dole właśnie jest to miejsce, które wam pokazywałem na rozbicie sobie namiotu. Więc nie wiem, czy mnie dobrze słychać, no ale z tego miejsca widoki są naprawdę bardzo ładne. Widać już część po tej stronie klifu. I tu jest właśnie taki wąski przesmyk.
do którego prowadzą strome schody. W tym miejscu też ostatnio zrobiliśmy sobie fajną fotkę. Także wrzucę wam teraz, jak to wyglądało. To właśnie niech wam zademonstruje, jak tutaj wieje teraz. Nam się niestety dzisiaj taki trochę kiepski warun pogodowy trafił, jeśli chodzi o wschód i generalnie o ten wiatr. No natomiast jeśli byście szli na ten szlak w lato, w pełnym słońcu, no to pamiętajcie, że tutaj nie ma żadnych drzew, także zapas wody wymagany, no i będzie pewnie mega gorąco. A i w ogóle ten półwysep to jest podobno najbardziej wietrzne miejsce na Maderze. Trasa, która nas jeszcze czeka. Tędy z slalomem, później zejście z tej góry i tamtędy prosto na parking. Także w tym momencie cięcie i widzimy się na punkcie widokowym tam. Jeszcze przed tym punktem widokowym szlak prowadzi tam, tu jest punkt widokowy, a tu jest zejście do oceanu, na taką małą plażę. My tam w sumie nie schodziliśmy, bo się już nam nie chciało, ani za pierwszym razem, ani teraz. Ale z góry bardzo ładnie to wygląda, także może warto tam zajrzeć. Jeden z ostatnich schodów. Ale tutaj jest przepiękny widok o wschodzie słońca. Ostatnim razem byliśmy właśnie o wschodzie słońca. Zaczynaliśmy szlak. I widoki były naprawdę przepiękne. Wstawię wam kilka fotek z tego dnia. Na parking. Rano był pusty, a teraz już pełny. Dotarliśmy, cała trasa nam zajęła 3 godziny 50 minut, z czego jak wiecie dużo spędziliśmy też na wschodzie słońca. Z naszych wyliczeń wynika, że ja wszedłem w około godzinę nawet, gdzie szlak pokazywał godzinę 30, także jestem sam zaskoczony tym. No i to by było na tyle. Przebieramy się i jedziemy już na śniadanie. Także rozpoczęliśmy tego vloga w aucie i tutaj go kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, a my widzimy się już następnym razem. Cześć! Dajcie znać w komentarzach, czy film wam się podobał, a jeśli tak, to będzie super, jeśli klikniecie subskrypcję i włączycie dzwoneczek, żeby nie przegapić naszych kolejnych przygód. Na naszym blogu znajdziecie też szczegółowe informacje o szlakach, a na Instagramie mnóstwo zdjęć i filmików z inspirującymi kadrami Madery. Także do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!